witam na moim kanale i zapraszam na kolejny, bodajże kolejny, drugi odcinek z Diabolo 4. Gdzie my mamy iść? Tu mnie nie było chyba. Tu chyba na górę chcą iść. Chcą, żebym poszedł. Tu oczywiście jest zasłonięty ten teleport. Co bym za szybko. A tutaj nie wrócił. Okej. Okay. Trzeba sobie poprzypominać. Jak się uderza. Ajajaj, interakcja, panie kochane. Interakcja. Ołtarze Lilith. Ołtarze Lilith są pokrywane w całym sanktuarium. Trwale zwiększają współczynniki wszystkich postaci na danym serwerze. Serio? Zresztą się zwiększa o 2 dla wszystkich w tym krainie. To co, jak każdy gracz tak ten... będzie to odkrywał, to... to wszystkim... serio? Wzrośnie? Ciekawe. Bardziej ciekawe jest to, że na razie żywej duszy nie ma. Piwnice to niewielkie pomieszczenia o przeróżnej zawartości. Zabity milicjant. Ej, może trzeba by kiedyś... No dobra. Jak znajdę jakiś jednoręczny, to wtedy zobaczę, czy ten offhand się na coś nada. Na razie idziemy do piwnicy, zobaczymy. Cóż nam przyniesie lodowa ciała? Piwnica. Zlodowa ciała. Kurde. O! Grubo. Kapitan szkieletów. Ciekawe, po co te komunikaty są, że Helga atakuje potwora kapitan szkieletów. Żeby wszyscy moi znajomi o tym wiedzieli. To jest taki powód do dumy. Ej. I co to ma? O, słaba ta piwnica. No tu nic nie ma. Może ten koleś ma jakąś szansę na dropienie czegoś. Niestety byłem za cienki, albo miałem mało farta. Kurde. Jak one atakują. Kusiłoby mnie tu pójść. O, skrzynia jakaś. Halo? Diabelski folial. Oczywiście nie przepuszczę żadnemu kamieniowi. Oczywiście kiedyś mi się to znudzi, nie? Ale jeszcze nie teraz. Nawalanie w każdą możliwą przeszkodę. Może jakiś pomarańcz wyleci? Nigdy nie wiadomo. Pająki tutaj? Czemu pająki? A, bo wchodzę do tej, dobra. Ej, ej. Normalnie te pająki to walą jak ten. Jak z Katiuszy jakieś. Niewyprawione skóry. Czaszkowy relikt. W sumie będzie na sprzedaż. 8 ma. Pająków.
Ej, koleś, weź się odwal. Niewyprawione skóry. To za chwilę pójdę, tylko chcę zobaczyć, co tutaj dają. Nigdy nic nie wiadomo. Właśnie nie mam levelu, jak coś. Nie, nie mam. Szkoda. Kurde, to jest nowość jakby w tej części, kucanie. Co prawda i tak kuca tylko w wybranych tych elementach otoczenia, ale... Tak czy siak. Nie pamiętam, żeby w którejkolwiek części było cokolwiek o kucaniu, o schylaniu się. Tutaj nie ma po co iść raczej. Była alternatywna droga. Kurde, gdzie tyle kasy mi wypadać, to ja milioner niedługo będę. Wschodni przesmyk. Dobra. Raczej dotarliśmy do kolegi, który nas zaprowadzi do miasta. Tak myślę. Czy z tych zabitych zwierząt coś wypada, czy tylko po prostu element ozdobny. Roślinki da się zbierać. Przydadzą się na pewno. Skórzana tunika. Nie wiadomo, może będzie lepsza. Nie, no nie jest. Lepsza. Okej. Rozpierdzielasz miło. Wisielcze pnącze. Kąśnica ta. Spodnie. Mam nadzieję, że zanim zapełnię tam torby badziewiem, to dojdę do tego miasta i uda mi się to sprzedać. Bo jak nie, to będę musiał to niszczyć i wyrzucać. Taka lipa. O, skrzyneczka. Rękawice. Proszę bardzo, maj te lepsze. Coś jeszcze się trafia lepszego. Szarych rzeczy. O, braci, braci. Kurde, myślałem, że jak to drzewo tak teraz wyjechało, to myślałem, że to coś tam nie biegnie. Buty włóczęgi mogą być lepsze. Pewnie, że mogą być. Proszę bardzo, mówię. Plus 10, człowiek. Teraz każde plus to jest na wagę złota. Dziwaczny zbiór pustych butelek. Z niektórych wciąż unosi się woń mocnych alkoholi. O. Co koleś popijał, to mu zabroni. Jest tu kto? Jest tu kto? Przebory uzdrowiciela wyglądają na dopiero co użyte. Ach, ach. Zioła, grzyby, narządy. Nie do gotowania. Narządy. Kocioł. Cokolwiek się tu waży, okropnie suchnie. Ale generalnie jak się gotuje, to znaczy, że... Co tam się kryje? A ktoś tutaj żywy jest. Dobra, zobaczmy, pogrzebmy mu rozrzucone książki, wagi na temat okazu. Młodzik, niedawno przemieniony, łatwa zdobycz. Dalej na południe niż pozostali, rozprzestrzeniają się. Pewnie.
rozprzestrzeniają się. I co? Nie kapnie się, że ktoś za nią stoi? A nie. Kolega dopiero idzie. Z ciaporkiem. Polował sobie trochę mięsa. Wygląda jak druid. Siema. Chcesz wtargnąć do mojego domu? To zamykaj drzwi chociaż. To miej na tyle przyzwoitości, by coś ze mną zjeść. Jestem głodny. Przemiły człowiek. Ciekawa historia. Niestety jest też prawdziwa. Skąd wzięła się ta wizja? To ci życzliwi wieśniacy. Podali ci krew, Lilith. Krew demonicy. I to nie byle jakiej. Córki nienawiści. Matki sanktuarium. Została wygnana eony temu. Ale ten świat jest jej dziełem. Przepowiedziano, że powróci. Czego ona chce? Oto jest pytanie. Sanktuarium od zawsze tkwiło w samym środku odwiecznego konfliktu. Wojny między aniołami i demonami. Ale Lilith nie służy żadnej ze stron. Ma wobec nas własne plany. Co ze mną? Zostałam spaczona? Tego nie wiem. Ale na pewno coś was łączy. Co z tym zrobisz? Wykorzystam to. Dowiem się, czego chcę. Dobrze. W takim razie ci pomogę. Odpoczywaj, póki możesz. Potem ruszymy do Kiewosadu. Jeśli nie uda nam się powstrzymać Lilith, wszyscy jesteśmy zgubieni. Oj tam. Czasem Diablo, czasem ten, teraz Lilith. Ile można? Tu rozumiem nic ciekawego. Przynajmniej dzionek nas tam będzie więcej widać. Prolog. Wędrówka jest blisko ukończenia. Poszedł. Szkoda, że z nich jakieś skóry nie wypadają. Tak blisko miasta. Zło sprowadzone przez nich się rozprzestrzenia. Co ty nie powiesz? Kawałek przewadza. Lilith. A jak ta mapa wygląda? Co to tutaj możemy zajść, zobaczyć? W sumie tak zasadniczo teoretycznie wydaje mi się, że na tym etapie gry nie ma co lizać tych ścian. Takie mam przeczucie, że tak twórcy gry nam to nic ciekawego nie dadzą. Będą tylko szare rzeczy wypadać i te sprawy. Tak mi się wydaje. Proszę bardzo. O! Przynajmniej złota rzecz mi wypadła. Czapka, moja pierwsza czapka. Rycerz talentu. Podnosi inteligencja. Mam moc ataku na 70, a po czapce też mam 70. No cóż. Nie zawsze się idzie do przodu, no.
przynajmniej ten. W uszy nie będzie zimno. Marczapę. Dobra czapa. To nie jest... Aha. Się sobie przypomniałem, że... Że mam zdolność do rozdania. Czy ja mogę kolejną nową umiejętność jakąś? Czy tak nie bardzo? Nawet chcę. Seryjne błyskawice. Mam niby tego Fireballa. Dobra, może tak jak tam planowałem, przynajmniej czar podstawowy, no, rozwinąć. Tak będę z każdego drzewka po jednej rzeczy, to w końcu będzie słabo. Poleciał sygnał ostrzegawczy. Kurde, spin! Ej, ale oni jakby ten... Są mocniejsi byli. Halo? Co chcesz? Co to za posąg? Na pewno słyszałaś przedstawicieli katedry rozprawiających o ich przenajświętszym ojcu. Cóż, jest prawdziwy. Anioł kroczy między nami. A kiedy dowie się, że Lilith jest tutaj, poleje się krew. Są odwiecznymi wrogami. Wciągnął cały nasz przeklęty świat w swoją waśń. Chyba, że ich powstrzymamy. Nie zwlekajmy. Kiowosa, ty jest już blisko. Inskrypcje znaczą ślady pazurów, przez co jest mało czytelna. Jechaj z nóż. No nie będę zgadywał, no. Droga jest zablokowana. Nie. Ej, droga zablokowana. A to rozumiem, że do miasta doszliśmy. Ale tu o piątym poziomie są kolesie. Fajnie tak strzelać i zobaczyć, że strzelamy tutaj, zamiast tutaj. Człowiek tak naciska odruchowo, ten przyciska, a nie w tą stronę w ogóle. Szczela. Ale cóż, takie życie. Mam wrażenie, że tutaj i tak przyjdę zaraz, ale... Pójdę w tą lewą odnogę. O, jakiś trójkącik jest. Na pewno coś fajnego. Zbieraj, moda. Nigdy nie wiadomo. Zaraz dojdziemy do miasta. Się wszystko posprzedaje albo... Aj, poprzepala najlepiej. To wtedy będziemy mieć jakby możliwość wyboru wyglądu. Niektórych rzeczy. Co to ten trójkąt jest? Tak nie pamiętam. Ostrożnie, idą. Idą. Dajś nie mogą. Poszedł mi. Hop.
ty, chamie? Trzeszasz? Niedobry. Dobra, dobra. Nie płasz mi tam. Gdzie ten szaman jest, kuźwa? Pieprzony szaman, że tak się wyrażę. Tak jak nienawidzę, tutaj. Nie, tam nie gadaj, głupo. Prędzej po mnie będzie. To to było proste. Później nie będzie tak kolorowo. Szemrzący obol jakiś. Da się z tą pogadać? Czy tak nie bardzo? Weź kobietę tak niesieś na tym. Lodzie. Co my tu mamy ciekawego? Aj, słabe. Słabe. Co ten sztylet daje? Moc przedmiotu 70. Tu mamy 60, ale możemy jakiegoś ofa wziąć. Czyli mamy 70 moc ataku. Teraz mamy 32. 68, czyli zasadniczo jesteśmy gorzej jak w tym. Ciekawe. No dobrze, dobrze. A tutaj co dają? Mój level. Dela. Coraz ciężej się robi. Trzeba iść chyba w te czary jakieś. Jakieś. A co to daje? Jakąś pasywkę? Obrażenia. Może najwyższy czas. Coś tutaj wybrać. Co tu wybrać, panie? Iskra zapewnia 2% do szansy na trafienie krytyczne na 5 sekund krytyki. Dobra rzecz chyba. Rozyskuszona energia. Dobra, dajmy tak. Potem ewentualnie będzie się i tak szlifować to drzewko. Na razie to można olać. Tylko, że ta mapa mi się tu nie odsłoniła. Dobra, idziemy do miasta. Czas najwyższy. Przespać się w wygodnym łóżku w mieście. Chociaż ostatnio spaliśmy u tego w domu, więc chyba nie było tak źle. Koleżanko. Tutaj już byliśmy, dobra. Wbijamy. Na imprezkę do miasta. Stać! Aby wejść do miasta, musisz wpierw... Nie mamy na to czasu. Ale tradycja jest tradycją. Aby wejść do Kyobusadu, musisz wpierw dokonać rytualnego oczyszczenia. To zupełnie bezsensowny gest, ale daje niektórym ukojenie. Jak śmiesz! Po prostu go przepuść, młody. Przez lata próbowałam przekonać Lorata do odprawienia rytuału. Dobrze, ale tylko jego. Widzimy się w środku. Weź kawałek uświęconego drewna z kapliczki i wyryj na nim grzech, który cię kłopocze. Następnie wrzuć go do paleniska, albowiem jak ogień spopiela drewno,
tak i światłość wypali twój grzech. Niech będzie, że tym razem wybiorę chciwość. W becie wybierałem nic nieznaczące wzory. Chciwość. Tak, tak. Porozmawiaj ze strażnikiem. Dobrze, zapewne czujesz się, jak gdyby zdjęto ci z barków ciężkie brzemię. Na pewno. Witamy w Kiowosadzie. Witamy, witamy. Kiowosad. Jestem w mieście. Oj tam. Chciałem zniszczyć barykadę. Dobra. Co napisałaś na tej desce? Pewnie coś o chciwości, albo pijaństwie i obżarstwie. A miałem jakiś inny wybór? To miało jakieś znaczenie. Ciekawe, skąd on wiedział, co wydrapałem. Wyruszam na suche stepy. Spróbuję znaleźć bladego człowieka z twojej wizji. Muszę wiedzieć, jaką rolę odgrywa w tym wszystkim. Ale blady człowiek. Musisz odzyskać coś, co należy do mnie. Ja w tym czasie dokończę negocjacje. Moją własność znajdziesz u kupca w centrum miasta. Powiedz mu tylko, że cię przysłałem. Ale pewnie. Co wieśniacy robili w tych ruinach? Składali ofiary, przywoływali demony, wykorzystywali wspaniałe dary, które otrzymali od Linit. Ciekawe, jakie dary. Przedstawiciele katedry uwielbiają o nim perorować, zwłaszcza o jego uwięzieniu w piekle, śmiałej ucieczce i chwalebnym powrocie do świata, który stworzył. Ale umiejętnie omijają fakt, że kilka tysiącleci tortur z rąk demonów zamienia cię w skurwysyna. O, to wy tu przeklinacie mi? Tak, była taka przepowiednia. Zapowiadała nadejście najwyższych złych. Powrót Inariusa i Lilit. Zagładę naszego świata. Inarius postanowił ją wykorzystać do własnych celów i umieścił ją w Ewangelii Katedry Światłości, żeby móc zgrywać bohatera, którego przeznaczeniem jest nas zbawić. To chyba tyle. A co to są jakieś karty? Motyw przez sprzedaż. Taką szkapę dostałem. Przejść kampanię i ukończ wierzchowiec przysługa do Nana, aby uzyskać dostęp. Fajnie. A i taki pancerz też dostałem. Super. Warto było grać w betę. Niech twoja droga będzie spokojna. Popękane kobiety. Musiałem sobie je ziewnąć. Tych zbied, bielmo na oczach. Biedaczka będzie lada moment ucztą dla wron. Dobra, idziemy. Ile mi za nią płacisz? Znajdź jakieś inne miejsce, żeby się ogrzać. Pierwsza tu byłam. Tu mamy sol chemika. Esowa mikstura leczenia. Aha. I co? Takie miksturki będę zdobywał, jak wisze sielcze pącze za? Chyba, że ten, jak mu przyniosę te pącze, to mi ulepszy tą miksturę leczenia. Może. Zdobywane doświadczenie o 5% na 6 minut. Kurde. Grubo. Błogosławiona. A tu mamy medyka jakiegoś. Zaraz będę wrzut na ręce. To już będzie 17. Gratuluję. 17 wrzodu. Na dół. Na tyłku. A, zatem starzec wreszcie zdecydował się ją odkupić. Odkupić? Z tego, co go znam, pewnie nie wspominał, że trzeba będzie sypnąć groszem, co?
Jeśli chcesz odzyskać broń, musisz za nią zapłacić. Ile? 20. Takie Zaczekaj. Grosze. Dziadyga sprzedał mi też to. Mówił, że już tego nie potrzebuje, ale myślę, że i tak chciałby go odzyskać. Na mój koszt. W sensie co? A. Dziwny amulet. Co daje dziwny amulet? Którego już automatycznie założyła koleżanka. Nie, nie założyła. Tutaj jest. Idę to przekuję. Czy się rozwalę? Zwykłe. Kurde, czemu wychodzisz? Czego ci trzeba? Tak, tak. Rozwalaj, Sztefan. Ekwipunek. Dobra. Wracamy do kolegi. Miasto sobie pozwiedzam później. Nie zapłaciłeś za broń. Kani, kto to zrobił? Cóż, wybacz. Cóż, wybacz. Dał mi też ten amulet. Co to jest? Symbol Horadrimów. Starożytnego zakonu magów i uczonych, którzy przysięgli bronić sanktuarium przed demonami. Niewielu nas już zostało. Poza mną jest jeszcze jeden. Zwie się Donan. Jego rozległej wiedzy o demonach dorównuje jedynie jego zarozumiałość. Donan? Zdaje się, że mógłby nam pomóc. Powinnaś poszukać go w Skosglen. Nie zapominaj jednak o katedrze. Mogą okazać się równie cennymi sojusznikami. Nie idziesz ze mną? Wyruszę na suche stepy, spróbuję dowiedzieć się, kim jest ten blady człowiek. Dołącz tam do mnie później, ale... Bądź ostrożna. Twoja więź z Lilith i te wizje. Jesteś kluczem do jej znalezienia i pokrzyżowania jej planów. I pojechał kolega. Bywa czasami, że pisane nam jest spotkanie, którego się nie spodziewamy. Tata. Czy to przypadek, czy ręka losu? Nie nam jest dane to kwestionować. Podróżniczka zagubiona w burzy, nakarmiona krwią Lilith, ocalona przez samotnego mnicha. Różne żywoty i wypadki splecione właściwie przez co? Przeznaczenie? A może to jakaś większa siła pociąga za sznurki? Tego nie wiedziałem. Ale myślałem wtedy, że mam szansę uratować ludzkość przed córą nienawiści. Połączenie między nią i podróżniczką dało mi nadzieję. Kto by się spodziewał? Masz talerz. Masz talerz. A jak nie ma talerza? Brakujące fragmenty. Jakieś buty dostałem? Znajdź swoje zakupy. Niedawno zakupione przedmioty można znaleźć w miejscach na mapie oznaczonych symbolem czegoś takiego. No wiem. Piękne trampki. Zręczność dla maga jak znalazł. Idę zobaczyć, cóż to za wykrzyknik. Kudomiła? Tak, cóż, Bozan miał dostarczyć nasze żądania dziesięciny do Menestadu i jeszcze nie wrócił.
Może mogłabyś rozejrzeć się po gościńcach i sprawdzić, co go zatrzymało? Katedra musi otrzymać to, co jej się należy. Tak. Kościół zawsze musi dostać to, co mu się należy. Widzisz tych głupców w katedrze? Jęczą, skomlą jak psy. No i? Co takiego śmiesznego? Klejnoty zdolne uchwycić światłość. Zapraszam. Odporności na cień? Zajrzyj tu jeszcze kiedyś. Co to jest od... cień, kurde? Jakieś czary cienia? Dobra, tu mamy swój pokój. Podobnież. Kup dodatkową skrytkę, aby zwiększyć jej pojemność o 50 miejsc. Miejsc 100 tysięcy. Spoko. Garderoba. Co możemy zmienić? Yeah, fajna jest. Przedmioty. A co ja tu ten mogę? Nic nie mogę. Aj, kreacja. O, sloty na kreację też są płatne. Fajnie. To wszystko hajsy. Ej, miał się. Zagada się, nie siadać. Należysz do katedry? Aż zobaczyłam prawdziwy cud. Sam Inarius pobłogosławił Kalekę mocą światłości, a ten wstał i odszedł. Tak po prostu. Światłość jest prawdziwa. Niech cię to pocieszy. Masz coś jeszcze ciekawego? Paru kroków zrobić nie możesz, żeby o tym nie usłyszeć. Wielka wojna przeciwko złu. Dzień, w którym Inarius zabierze nas wszystkich ze sobą w niebiosa. Mam nadzieję, że znajdzie się tam miejsce dla mojego kota. Nie. Towarzysz Jarek ci zabierze to miejsce. Napływają do miasta dzień i noc. Ale to całkiem mili ludzie i zawsze płacą. A tutaj to różnie z tym bywa. Oj git. W ogóle jakie mam główne zadanie? Halo. Gdzie to się patrzyło? Tutaj chyba. Złe noviny. Okej. Okay. Zapewne w katedrze to jest. Myślałem, że się zbiera jakieś zadania w tablicy. Powiadam ci. Mój sąsiad jest opętany. Czai się pod moimi drzwiami. Mam rocie jakieś przekleństwa. Aha, jasne. I na pewno to nie ma nic wspólnego z pieniędzmi, jakie jesteś mu winien, co nie? Pewnie ten stoi. Kuźwa, oddawaj pieniądze, tej. Co tam? Kapłanka. Kapłanka Zelka. Przez 100 pokoleń piekło próbowało zniewolić ojca Inariusa, ale nie zdołało go złamać. Zrzucił swoje piekielne kajdany i powrócił do nas. A teraz poprowadzi wiernych ścieżką wybawienia. Serio, oni muszą tak gadać, jakby zatwardzenie mieli. I poprowadzi nas ścieżką zatwardzenia Stolca. Strażniczka Boza? Czy Boża? Boza. Jak się wiedzie w straży miejskiej. Nowi rekruci straży trenowali dzień i noc. Zasługują na pochwałę. Ale nie mogę pozwolić, żeby uznali mnie za miękką. Możesz im pogratulować w moim imieniu. Dla ciebie to łatwy pieniądz. Rekrutom wzrośnie motywacja. A mnie nadal będą uważać za twardą sucz. Wszyscy zyskają. Zajmę się. Aj.
Ej, sama zdecydowałaś? Dobra. Trzeba ich pochwalić. Brawo. Wiwat? Imponujące. Tak? To wystarczy? Okay. Takie zadania, to ja lubię. Dzięki. Mam nadzieję, że się do tego nie przyzwyczają. Nie, na pewno nie. Cholernie zimno, co? Ale przynajmniej jesteśmy bezpieczni. Za tymi murami panuje tylko ciemność. Pewnie. Cholernie zimno. Aj. Ale przynajmniej jesteśmy bezpieczni. Za tymi... To sobie rozpal w kominku, jak ci zimno. Tu nasza katedra. Dzięki ci, o wspaniały ojcze. Twoja światłość oczyściła me ciało z choroby. W twoim blasku osiągam pełnię. Aj, to aktorstwo normalnie. Ojcze Inariusie, pobłogosław dziecko, które w sobie noszę. Niech otuli go blask twojej światłości. Te. Ojcze Inariusie, pobłogosław dziecko, które w sobie noszę. Niech otuli go blask twojej światłości. Brat powiedział mi, że musisz osłonić oczy w obecności ojca, bo inaczej możesz oślepnąć od jego światłości. To właśnie dlatego rycerze noszą hełmy. Tak, na pewno. Dobra, wbijamy na imprezę do kościoła. Zrodziliśmy się z grzechu! Jesteśmy dziećmi ciemności! Ale światłość ojca można odnaleźć dzięki szczerej pokucie i niezachwianej wierze. Kroczmy w światłości. Piękne przemówienie. Musimy zawsze wystrzegać się grzechu, bracie. Tak, wielebna matko. Niech światłość Inariusa wypali wszelką nieprawość. Niech pokusa nie odwodzić się od jego blasku. Niech prawość zmyje wszelki brud grzechu. Odrzućmy ciemność, albowiem to światłość musi zwyciężyć. Odrzućmy ciemność, albowiem to światłość musi zwyciężyć. To ona przybyła z Nowiska? Tak, wielebna matko. Lorata nie ma z tobą? Nie, posłał mnie samą. Popełniłem błąd, pokładając nadzieję w tym starcu. Co mogło być dla niego ważniejsze? Lilith. A zatem wiesz. Jeden z naszych rycerzy poinformował nas, że w Dolinie Wichrów pojawiła się demonica. Opis pasuje do istoty, którą widziano w Nowisku. Jeśli zechciałabyś wyruszyć do Jeleśna i dowiedzieć się, co tam zaszło, zyskałabyś wdzięczność Katedry Światłości. Planowałam posłać Lorata, ale... Zawiódł! Po raz kolejny! Z Loratem czy bez niego, woli Inariusa stanie się zadość. Idź tu, idź tam. Przejrzyj raport rycerza, zanim ruszysz w drogę. A gdzie jest raport? Tutaj. Wielebna matko, otrzymałem wieści o tym, że w pobliżu kopalni w Jeleśnie widziano rzekomo rogatą kobietę. To może być demonica. Wykonaliśmy rutynowe czynności, ale na razie niczego nie znaleźliśmy. Wysłałem w głąb kopalni kapłana pod zbrojną eskortą rycerzy. Prześlę wieści, gdy tylko się czegoś dowiem. Był zaledwie posłańcem, a jego misją było głoszenie jej słów.
Jedynie Inarius w swej mądrości potrafił odczytać prawdziwe znaczenie przepowiedni. Koleżanka, co ma do powiedzenia? Jego umiejętności są niezrównane, ale jak widać, nie można na nim polegać. Nie powodowała nim obojętność. Wyruszył na poszukiwania bladego człowieka, który towarzyszył Lilith. A więc ktoś jej pomaga. Z jaką łatwością ludzie ulegają ciemności. Tak, zgadzam się. Jest pomiotem jednego z najwyższych złych. Nie wątpię, że Nowisk to był dopiero początek. Będzie zabijała dalej. Ale przepowiednia mówi, że pokona ją nasz ojciec, Inarius. Tam, gdzie króluje wiara, lęk nie ma przystępu. Pewnie. Dowódca straży z naszej trzutki Vigo przysłał wieści o dziewczynie, która rzekomo widziała rogatą kobietę. Nie możemy tego zignorować. Znajdź go. Powinien już mieć silne poszlaki. Powinien. A ja myślę, że powinienem już zakończyć. Gdyż ponieważ nie chcę się robić godzinnego odcinka, bo będą za długie te godzinne odcinki. A tak patrzę, że tam 45 minut tak na oko. To jest dobry czas. Trochę mapy nam się posłaniało. Czy może pójdę tutaj na prawo? Obaczę. A. Nie, to jest w ogóle wyjście. No dobra. Jakiś levelek wpadł? Nic nie wpadło. No to lipa, panie, lipa. Kurde, to już... Gilię pozakładali? Grubo. A ciekawe, czy teleport jakoś działa? Gdzieś mnie wyśle, czy nie? A, tak w ogóle dopiero sobie go zaznaczyłem. Dobry jestem. Nie mogę tego tutaj zrobić. Nie mogę. Nic nie mogę. Punkty nawigacyjne pozwalają na szybkie i swobodne podróżowanie po całym sanktuarium. Aktywuj punkt nawigacyjny podczas eksploracji świata, aby zwiększyć liczbę dostępnych punktów. Może zdobyć sławę, wykonując szereg czynności na całym... Aha. To chyba... inne... opisy. Dobra. Jesteśmy u Kowala, nieważne. Alisza? Nie. Anisza? Ansza? Ajsza? Szczęśliwa cię Majda. Nie ma jakichś Polaków, kurde? Dobra. Dzięki za obejrzenie tego drugiego odcinka i cóż, no za parę dni zapraszam na kolejny odcineczek. Jeszcze raz dzięki. Hej.